W tej lekcji dowiesz się, czym jest i w jaki sposób stworzyć stronę w Notion. Notion to aplikacja do organizacji i zarządzania informacjami, która pozwala użytkownikom tworzyć strony, na których można gromadzić, organizować i współdzielić różne rodzaje treści. Strona w Notion może być używana do wielu celów, takich jak prowadzenie notatek, planowanie projektów, tworzenie baz danych czy zarządzanie terminarzami. Możesz na niej umieścić tekst, listy zadań, obrazy, dokumenty, linki i wiele innych elementów, korzystając z intuicyjnego interfejsu przeciągania i upuszczania. Strony można także formatować i dostosowywać, dodając różne rodzaje bloków, treści, co sprawia, że Notion jest bardzo elastycznym narzędziem dostosowanym do potrzeb indywidualnych użytkowników oraz zespołów. Aby dodać nową stronę do Notion, w lewym pasku bocznym kliknij w tą strzałkę Create a new page. Na środku możesz ustawić sobie tytuł tej strony. Możesz również dodać ikonę. Albo możesz wybrać sobie tutaj z biblioteki emotikony lub wybrać sobie dowolną ikonę. Do ikon możesz również wybrać sobie kolory. Oprócz tego możesz również przesłać sobie własną jakąś grafikę z komputera. No i tutaj, jeżeli działasz właśnie w wersji darmowej, to masz maksymalnie, może taka grafika mieć rozmiar 5 MB. Natomiast ja tutaj wybieram teraz ikonę. Oprócz ikony i tytułu możesz też dodać cover, czyli tak zwane zdjęcie w tle. I teraz tutaj również Notion udostępnia bibliotekę z różnymi grafikami. Możesz też wykorzystać Unsplash, żeby w internecie przejrzeć sobie jakieś dostępne grafiki. Oprócz tego również możesz tutaj importować jakąś grafikę z komputera lub poprzez link. Teraz, jeżeli już masz tło przygotowane, masz ikonę też już ustawioną, tytuł również, pod spodem możesz zacząć tworzyć notatki, zacząć tworzyć swoje bazy, ale jak to wszystko się robi, to oczywiście pokażę Ci w kolejnych lekcjach. Natomiast to, co tutaj jeszcze jest bardzo kluczowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o strony w Notion, to nawigacja, czyli te zakładki u góry, które tutaj się pojawiają. Ponieważ na każdej stronie możesz robić dodatkowe strony i też pokażę Ci to później na gotowym przykładzie, co oznacza, że te strony mogą też posłużyć jako foldery, jako takie zakładki. Może tutaj na któryś z tych przykładów, który mamy już pobrany, to uda się sprawdzić, to Ci pokażę na przykładzie, a jeżeli nie, to po prostu taką stronę teraz dodam. Te skróty zaraz też oczywiście wszystko Ci wyjaśnię, natomiast tutaj po kliknięciu widzisz, mamy drugą stronę, ja tutaj po prostu opiszę jako druga strona. Tutaj od razu jak zmieniam ten tytuł, zmieniam tą nazwę, u góry też się pojawi. I teraz w zależności od tego, jaką stronę masz główną i naszą główną stroną właśnie jest ten szablon, to właśnie do tej strony zawsze na samym początku będziemy wracać. Więc tak działa tutaj nawigacja. Dodatkowo nawigację możemy też ustawić sobie w dowolnym miejscu na stronie. I w tym celu można na klawiaturze wpisać slash i ten slash będzie Ci towarzyszył przez całą pracę z Notion. Slash udostępnia wszystkie funkcje, jakie daje nam Notion, żebyśmy mogli sobie pracować nad bazami, projektami, zadaniami i tym podobne. Dlatego slash będzie naprawdę Twoim takim magicznym kluczem, który otworzy sporo funkcji. Ale tutaj właśnie po to uruchomiłem, żeby pokazać Ci tą nawigację, bo każdą nawigację możesz w dowolnym miejscu uruchomić. W tym celu musisz po prostu wpisać tylko skrót, tak jak ja zrobiłem tutaj bre, i z listy wybrać breadcrumb. Tu właśnie jest dokładnie ta sama nawigacja, co w tym miejscu. Więc jeżeli tu na stronie już będziesz miał sporo informacji, zawsze tą nawigację możesz kliknąć sobie w dowolnym miejscu.
Z tej lekcji dowiedziałeś się, jak działa strona, dowiedziałeś się, jak ustawić ikonę, zdjęcie w tle oraz jak działa nawigacja, jak przygotować sobie skrót do nawigacji. Dlatego już masz podstawę do tego, aby stworzyć własny szablon, własny system i dlatego serdecznie zapraszam Cię do kolejnej lekcji, gdzie już będziemy rozwijać dalsze umiejętności w celu zbudowania naszego systemu.